Rafciu, jaki piękny bicepsik, ile serii w skali tygodnia? Na biceps zero. Ja ogólnie nie trenuję aktualnie. Ja robię treningi rehabilitacyjne. Mam... Kupiłem sobie gumę. I mam coś takiego, że guma sobie tutaj wisi. Ja gumę w ten sposób ściągam do siebie. Także jakby cały ruch idzie z tricepsa i z tylnego aktonu barku. Dosyć dynamicznie ściągam i bardzo powoli do góry idę. To jest pierwsze ćwiczenie, które muszę robić. Drugie ćwiczenie jest takie, że tu łapię za gumę i gdzieś tutaj ściągam. Nie, sorry, plecami stoję. Jak tu stoję plecami, to tu mam gumę i do wyprostu chyba ciągam. No nie pamiętam już, bo dawno ich nie robiłem. I teraz jak ja chodzę na przykład na siłownię, to robię trening stricte taki rehabilitacyjny. Tak, mam kłopot z rotatorami. Mam problem z rotatorami. Ogólnie to nie jest tak, że ja się kontuzjowałem w trakcie walki na przykład, tylko ja po prostu... Kurde, to jest ogólnie ciężki temat, bo ciężko powiedzieć do czego tak dokładnie ciężko powiedzieć, co dokładnie zaszło. Ja dostałem wstępną diagnozę, uważam, że to jest w miarę ciekawy temat, więc możemy go pociągnąć. Wstępna diagnoza polega na tym, to jest diagnoza wystawiona przez fizjoterapeutę, nie przez lekarza, ale wstępna diagnoza generalnie polega na tym, że jak tutaj masz przedni akton barku, to z racji takiej, że wiesz, ja mam siedzący tryb życia, ja na przykład siedzę przed komputerem w ten sposób, pochylony do przodu, barki mam ogólnie zrotowane ku przodowi, tak? To jest taka moja częsta pozycja. Jak zobaczycie na przykład podcasty, jak nagrywamy, to ja najczęściej właśnie siedzę w tej pozycji. Tu sobie siedzę pochylony, plecy też są takie zgarbione. No generalnie bardzo niezdrowa pozycja dla kręgosłupa, ale to jakby strasznie powszechne jest, bo ludzie generalnie źle siedzą. To jest u nas taka przypadłość tych czasów. I wstępna diagnoza jest taka, że przez to, że ja w ten sposób siedzę przed komputerem i tak dalej, plus jak trenujesz boks, to siedzisz w tej pozycji, jesteś tutaj, wiesz, nisko osadzony na nogach, masz barki zrotowane do przodu, jesteś pochylony, to przez to ja mam mięsień barku sklejony razem z mięśniem piersiowym. Tutaj normalnie powinien być taki odstęp na grubość palca mniej więcej między tymi mięśniami. U mnie natomiast te mięśnie są ze sobą sklejone już. Tak podobno to nie ma w tym nic tragicznego, bo niektórzy mają tak, że te mięśnie aż nachodzą na siebie, więc jeszcze nie jest to w jakimś tragicznym stadium. Plus na dodatek właśnie przez przeciążenia, które się pojawiły w nadmiarze treningu właśnie barku, właśnie uderzenia i tak dalej, mam stan zapalny tutaj, w tym miejscu. W tym miejscu znajduje się stan zapalny, plus ja zacząłem czuć po czasie, że generalnie tutaj mnie plecy bolą w tym miejscu i wydaje mi się, że wiecie, bo mięśnie są ze sobą połączone i to cała taka taśma jakby idzie, nie? Dzięki, Wrocławiak. No, fizjo czy orto diagnozował? No, fizjoterapeuta mnie diagnozował. Ogólnie powiem tak. Jaki jest plan działania wobec tego? Plan działania jest taki, że na razie chodzę sobie na rehabilitację właśnie u fizjoterapeuty. Jutro będę miał ostatnią wizytę przed moim wyjazdem na wakacje. Na wakacjach no, mocno odciążę te mięśnie, bo nie będę w żaden sposób pracował tam nimi. Poza tym wysoko solona woda też raczej pomaga w regeneracji. Jeżeli wrócę z wakacji, nie będę czuł absolutnie żadnej poprawy, to zrobię sobie prześwietlenie i z tym prześwietleniem pójdę do lekarza po prostu. Natomiast zważywszy na to, bo jakby skąd, jak ten problem zidentyfikowałem, że tak powiem, po walce zrobiłem sobie jakieś 2,5 tygodnia przerwy od treningów i po 2,5 tygodnia przerwy od treningów stwierdziłem, że czas najwyższy pójść się poporuszać. No i sobie kurwa stoję w pozycji, to myślę, ja pierdolę, ty stoję w tej pozycji, mnie delikatnie bark boli tutaj, nie? W tym miejscu. Mówię, kurwa, ty co jest? Aż tak się odzwyczaiłem, czy co? No i sobie uderzam, lewy cios, spoko, lewy idzie, jest okej. Ale uderzam potem sierpa i jak uderzyłem sierpa, to poczułem, że tutaj mnie bardzo mocno ciągnie, tutaj i jeszcze tutaj. Były te dwa miejsca bólu. No i zacząłem czuć, że lewa ręka mnie boli, prawa działała normalnie i teraz nagle, jak robię ruch w ten sposób, tutaj, taki rotujący, prawą ręką, to też teraz zacząłem czuć, że mnie prawa ręka boli. Co prawda jest to 1/10 bólu, który jest w lewej ręce, ale nadal ból się pojawia. Więc mi się wydaje, że po prostu musiałem porozpierdalać mięśnie, nie? Znaczy, no mówiąc, co się miał na myśli rezonans.